Cześć, witajcie w kolejnej grze, w której będziemy mówić o pociągach, ale dzisiejsza gra niech was nie zwiedzie, ponieważ nie wygląda może jak dla dorosłych. Tym bardziej nie nadaje się moim zdaniem dla najmłodszych, ponieważ jest to łamigłówka, która później sprawia coraz to większe problemy. Jest to gra Railbond zrobiona przez Polaków, w tematyce oczywiście ostatnio popularnej na moim kanale, czyli z pociągami. Mamy wagonik, który musimy doprowadzić i podczepić pod lokomotywę, przez co sprawdzamy, czy jest poprawna trasa i lokomotywa jedzie dalej w świat. Ale moi drodzy, my musimy to zrobić w taki sposób, oczywiście jak tutaj też tutorial nam podpowiada, czyli mamy w lewym na dole odpowiednią ilość tych wszystkich torów. No i później to puszczamy, jeżeli się wszystko zgadza, to jedziemy dalej. Czy mówiłem, że jest zrobiona przez Polaków? Jeżeli nie, no to właśnie, jest zrobiona przez Polaków, przez polskie studio. Fajnie jest wspierać ludzi, którzy robią ciekawe giereczki, tym bardziej, że uważam, tutaj ta giereczka jest ładna, ładnie brzmi i też ma dosyć prostą zasadę, chociaż nie do końca jest ta gra prosta, jeśli wiecie, co mam na myśli. No nie jest prosta do grania. Te poziomy, jak widzicie, dzisiaj były już przeze mnie ogrywane, ale ja sobie pozwolę w jakiś sposób tutaj wam pokazać też mniej więcej mechanikę działania. Są zwrotnice i te zwrotnice na przykład możemy sobie w taki sposób dostosowywać, jak nam pasuje do aktualnie trasy. Pamiętajcie o tym, że mamy także oczywiście pełną wersję tej gry, czyli ja będę ją całą przechodził. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć całe przejście na moim drugim kanale Bonkol Live, czyli wrzucę tam później to przejście z live'a na Twitchu. I tam będzie zarchiwizowane. Tutaj możemy sobie fajnie pobawić, bo na przykład możemy usunąć, ale możemy zrobić jak nam pasuje, bo nie możemy przeprowadzić przez środek, bo mamy tutaj, jak widzicie, przeszkodę, ale możemy na przykład zrobić sobie taki slalom. I wtedy możemy to puścić i to też jest poprawne rozwiązanie, prawda? Okej. Mamy także tutaj do czynienia z takimi misjami, gdzie nauczymy się troszkę więcej, bo przede wszystkim, no, w układaniu torów nie ma tutaj zbyt dużej zabawy, ale jeżeli już mamy na przykład taką misję, ja tutaj specjalnie już skasowałem, żeby wam pokazać, że już są dwa wagony i tutaj w tych dwóch wagonach już trzeba się troszeczkę bardziej nam męczyć, no przed głowa musi się pomęczyć, bo o ile ten poziom jest bardzo łatwy, należy po prostu puścić w takiej kolejności, jak są ustawione, to kolejne poziomy mogą już nam sprawić dużo więcej problemu. Na przykład ten poziom wydawałby się, no, bardzo prosty, bo wystarczyłoby tak puścić. Ale no niestety, zdarza się w tym momencie wypadek, no i trzeba sztucznie tą trasę temu wagonikowi numer 2 wydłużyć. O ile tutaj na przykład jedynka musi iść tą trasą, to na przykład tą dwójkę musimy przynajmniej w jakiś taki sposób go wydłużyć i już w ten sposób wszystko jest dobrze podczepione. Tutaj mamy też taką ciekawą misję, bo na przykład możemy sobie dać tak. Na dole jeszcze mamy 4 i jeżeli tak zrobimy, to musimy pamiętać, żeby o tej zwrotnicy, prawda, zrobić to w tą stronę. Jednak wtedy nam nie pojedzie ten wagonik w tą. Dlatego też powinniśmy na przykład zrobić tak. O! I wtedy jedyneczka pojedzie, dwójeczka dołączy za nim i już to mamy. Wydaje się bardzo proste, bo to jest bardzo proste na start. Ale przejdźmy sobie już do drugiego świata. Przejdźmy sobie, można powiedzieć tak, do drugiej krainy. I na przykład tutaj mamy też taką oto misję. Zobaczcie. Misja, w której to mamy tunele. I o ile tutaj tego się nie da w żaden sposób ruszyć, to tutaj możemy sobie dokładać torów. Jedynka i dwójka, no, wypadałoby, no nie wiem, wydaje się, jakby to było giga proste, nie? Czyli zrobić coś takiego, ale... No właśnie, czyli mamy problem ze zderzeniem. Musimy zrobić tak, aby jedynka trafiła prędzej, a dwójka dołączy. Czyli najlepiej by było zrobić coś takiego. Jedynka sobie pojedzie, dwójka dołączy za nim i już mamy pełen skład. Pozwólcie, że teraz też zrobimy kolejną misję. W tej misji akurat, no nie wiemy, w którą stronę mamy zacząć, no bo tutaj mamy tunel i tutaj też mamy tunel, nie? No i na przykład, jeżeli bym zrobił coś takiego, można by powiedzieć, no, najprostszą rzecz, no to jedynka wjedzie tutaj, a co z tą dwójką? No, ta dwójka by musiała tak jechać, no ale jak tak zrobię, no to ta dwójka jest jako pierwsza. Dlatego też musimy w jakiś sztuczny sposób wydłużyć tą trasę, czyli jedynka pojedzie krótszą, dwójka za nią i już mamy po tunelu zrobione.
Okej, okay. Przejdźmy może do jakiejś misji, która wam jeszcze pokaże nową mechanikę, bo tak jak powiedziałem, tutaj dzisiaj tylko i wyłącznie wam taką zajawkę zrobię na tą grę. Nie jest droga, tak jak powiedziałem, 4 dychy na Steamie, to nie jest dużo, myślę, że więcej w obecnych niestety czasach inflacyjnych, więcej wydajemy na dużą pizzę, na jeden posiłek dla, powiedzmy, czy na jedno wyjście gdzieś na miasto. Tym bardziej, że to są giereczki, do których można będzie wracać i w tych gierkach są także poukrywane takie, można powiedzieć, rozwiązania, bo nie dość, że mamy podstawowe, jak widzicie tutaj, takie drzewko, to mamy także na przykład 3A, czyli jakieś takie dodatkowe rozwiązania, a na samym końcu mamy jakąś niespodziankę. No i właśnie ja będę się chciał dowiedzieć, co w tej kopercie się znajduje. Dowiemy się, nie wiem. Ja na razie jestem tutaj na piątej misji, czyli tak w połowie gry około. Pokażę wam teraz mniej więcej kolejne. Tutaj sobie można usunąć. Nawet nie pamiętam, jak to było ustawione, ale właśnie, no tutaj można kombinować. Jak widzicie, tego nie zmienimy. Tutaj się nie da nic zrobić, ale tutaj faktycznie. Czyli trzeba kombinować, w jakiej kolejności to zrobić. Czy to jest ok, czy to nie jest ok. Czy tak, jak jedzie trójka, czy to jest dobrze. No niedobrze, no bo jedynka musi jechać jako pierwsza. W jaki sposób wydłużyć to? No, moim zdaniem będzie trzeba zrobić coś takiego. O, coś takiego. Patrzcie. Cyk. Aha, przepraszam. Tutaj ta dwójka. Okej, lecimy. Jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. I wszystko trafiło tak, jak powinno trafić. Lecimy do następnej misji i mam nadzieję, że tą też rozwiążemy. Co prawda, tą jedynkę można by było tutaj tak dać. Dwójkę można by było tak dać. One wtedy wyjadą w ten sposób. A trójka co? A trójka, nie wiem co z tą trójką, zupełnie nie wiem. A tutaj jest jeszcze, czyli można by było tak zrobić, że trójka przejedzie, okej, i w ten sposób, zobaczmy, czy to zda egzamin. Jedynka, dwójka i trójka, no i faktycznie udało się. Jeżeli wam się wydaje, że to jest jeszcze giga proste, a i właśnie co kilka, co przejście mamy jakąś taką historię, ponieważ tutaj ogólnie maszynistą jest taki, można powiedzieć, starszy pies, nie znamy jego imienia chyba. Ogólnie zaczęła się historia od tego, że no pan starszy maszynista bierze nas w podróż, a my jesteśmy, no nie wiem czy my, ale mamy takiego podopiecznego, może takiego młodszego, można powiedzieć, szczeniaka, który nam będzie tutaj pomagał, no i faktycznie później wyruszamy w przygodę. Też te poziomy nie chcę wam tutaj za bardzo pokazywać, żeby też spoilerować, bo może niektórzy z was będą chcieli tą giereczkę sobie po prostu kupić, ale pokażę wam taki wyrywkowy gdzieś z połowy tutaj, mniej więcej, jak wyglądają kolejne poziomy. Albo nie, pokażę wam właśnie z tego trzeciego rozdziału całkowicie pierwszy, czyli mamy poziom, w którym to mamy przycisk. I to już są ciekawe rzeczy, bo mamy na przykład szlaban, czyli mamy zablokowany przejazd i musimy się nauczyć, czyli tak, przejeżdżamy. I co się wtedy dzieje? Otwiera się wtedy szlaban i wtedy ten, który był zablokowany przez szlaban, startuje. Czyli nic innego jak połączenie tego typu. Pierwszy zdąży przejechać, otworzyć szlaban i dołącza się do kolejnego. Jeżeli wam się to wydaje, że to jest jeszcze za proste, no to przechodzimy sobie, powiedzmy, pod koniec tego rozdziału, gdzie będziecie mieli już naprawdę tutaj bardziej skomplikowaną rzecz, bo na przykład tutaj mamy coś takiego. Nie możemy pojechać, no bo szlaban jest zablokowany. Możemy wykorzystać na przykład w ten sposób. Jedziemy tym. Tak? I tym nie możemy połączyć. Czyli coś jest nie tak. Czyli coś tutaj poszło nie tak. Okej. W ten sposób. Gdybyśmy tak chcieli zrobić, to musimy to połączyć. Też nam brakuje. Też w jakiś sposób nie możemy tego połączyć. Czy możemy to tak zrobić, że wyjedziemy i połączymy to tak? A chyba też nie możemy tego połączyć w taki sposób, jak widzicie. Okej. Też nie możemy w taki sposób połączyć. Więc ja bym to zrobił tak. Najprościej jak się da, a właśnie nie. Zrobiłbym to tak. Tak. Tak, 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 tak. I to teraz wyjedzie stąd, ale tutaj teraz nie mamy. A, no to proszę bardzo. W ten sposób. A tu nie możemy połączyć tego.
No, już widzicie, już się zaczynają schody. Specjalnie to skipnę, żeby udawać, że na przykład ja wiem, jakie jest rozwiązanie, ale nie teraz, bo nie ma czasu. Musicie to zrozumieć, że oczywiście streamer czy tam youtuber wcale nie jest jakiś super mądry. Gdybyśmy byli super mądrzy, to wiadomo, żebyśmy się złapali normalnie pracę, a nie nagrywali jakieś głupoty w internecie. Słuchajcie, tutaj mamy kolejny poziom i tutaj też się na przykład pojawią zwrotnice. Tutaj się już pojawią takie zabawy ze zmianą kierunku tych torów. I na przykład jak tutaj wjedziemy, to żółty przycisk rusza tym właśnie tutaj, tymi zwrotnicami. Uwaga! Zauważyliście? Zauważyliście, co się stało? No właśnie. I na przykład tutaj mamy kolejne, czyli dwójka, ale ta jedynka musi przejechać jako pierwsza. Zmienia wtedy tutaj kierunek. No i co dalej? No bo patrzcie, jedynka przejedzie, tu zmieni kierunek, no i co? No i co dalej? To możemy połączyć, czy nie? To możemy połączyć, uwaga! A, dobra, to już jest fajne, czyli cyk, okej, okay. Ona może pojechać tak, a tutaj nie mogę wyjechać. A, zrobimy takie kółko. O, proszę bardzo, takie kółeczko zrobimy. Patrzcie, zrobimy coś takiego, czyli jedyneczka przejedzie i dwójeczka dołączy. Bardzo prosta rzecz. Kolejny poziom też na przykład jest podobny, bo musimy przejechać przez ten przycisk. Ten przycisk nam zmieni to wszystko. I teraz na przykład możemy zrobić tak. Cyk. Uwaga. Tak. Teraz tak pojedziemy w tą stronę. Uwaga. Sprawdzamy. Zmieniło. I znowu to by musiało zmienić. I nie wiem, czy to nie zmieni w tą stronę. Uwaga, sprawdźmy to. Okej. Udało się. Prosta rzecz, prosta, można powiedzieć, jak drut. No i słuchajcie, i tutaj mamy także już taki mały spoiler na koniec tego materiału. Wam pokażę już misja, którą dopiero co kliknąłem. I pojawia się także taki świat śnieżny. Okazuje się, że mamy jakiś peron i tutaj już się zaczynają schody, bo okazuje się, że musimy odbierać jakichś pasażerów. Zobaczmy, czy on się zatrzyma. Zatrzymał się, wziął pasażera, miśka i pojechaliśmy w świat. Tego, co tutaj teraz będzie, już nie znam, tego nie widziałem. Jak widzicie, też nie mamy podpowiedzi, bo no, nie przeszedłem właśnie tych misji. Tutaj musimy się zatrzymać. Drugi też musi się zatrzymać. I pojechać. I proste. I już się nam zaczynają, jak widzicie, kolejne te rodzaje misji. Te też. Tutaj wypadałoby też w jakiś sposób zrobić... Aha, takie przedłużenie. No właśnie, nie wiem, coś takiego może? Ale to też nie do końca, bo... O, na przykład, patrzcie, bo one się za... Aha, jedynka, on tylko... A, to dwójka, to poczekajcie. No to właśnie, bo on z tej dwójki tylko bierze. No tak, jak głupi. Czyli ta jedynka sobie pojedzie. Dobra. No to jest spoko. Czyli dwójeczka sobie jedzie i ona się zatrzyma. Ona się zatrzyma, a następnie... Możemy zrobić coś takiego. I dołączyć tak... Ale to by musiało w ten sposób być. Zobaczmy to. A, przepraszam. Coś... Tak, chyba. A, też nie. Tak. Też nie. Bo on musiałby pojechać... No właśnie, on też by musiał. Czyli czekajcie, bo wstyd! Muszę to, aby... Czekajcie, muszę rozkminić, bo wy już pewnie wiecie. Jedyneczka. Dobra. Aha, tak, to na pewno, nie? To na pewno. Teraz pytanie, wiem, a może ten peron w ten sposób, co? Patrzcie. A nie, bo on musi z tej strony być odebrany, no tak. Mhm. I on będzie, weźmie, pojedzie i co teraz? Nie można tego połączyć w żadnym stopniu. Haha. Dwójka musi zatrzymać się.
Ale on nie może być... No właśnie, to jest problem. A tak? O! Tak? I... Tak? Tak? Pokażcie to. Mózg! Dobra, moi drodzy, jeżeli wam się podoba generalnie ta giereczka, to już wam mówię. Gierka jest dostępna na Steamie. Jeżeli chodzi o mnie i o pokaz tej giereczki dzisiaj, zostawiam ją tutaj wam. Jeżeli chcecie zobaczyć całą grę, jak się męczę, jak tam mózgownica pracuje, jak widzowie się śmieją, jak mi to nie wychodzi, będę grał na Twitch TV Bonkol, a później wrzucał na playlistę Bonkol Live, czyli na moim drugim kanale. I to tyle. Kolejna ciekawostkowa gra odnośnie tematyki pociągów. Jeżeli wam się taki materiał podobał i troszkę urozmaicenie właśnie, a nie zwykłe symulatory, no to dajcie łapkę w górę. Też możecie twórcom gry oczywiście pomóc, jeżeli kupujecie giereczkę od nich. No może w przyszłości jakąś ciekawą kolejną grę zrobią. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. No i co mogę powiedzieć na zakończenie jeszcze? A, no i właśnie, jak widzicie na początku materiału był taki mały intro, czyli od naszego sponsora. Od czasu do czasu takie właśnie intro będzie, albo outro się pojawi, bo nie wiem, czy było na początku, a jak nie było na początku, no to dodałem to na koniec, czyli za chwileczkę zobaczycie, ponieważ moimi stałymi partnerami są zarówno Corsair, jak i firma G2A.com, na której możecie kupować gry w promocyjnych cenach. Do zobaczenia, trzymajcie się! Pa, pa. Partnerem moich filmów jest firma Corsair, producent sprzętu gamingowego oraz podzespołów do waszego komputera.